Cześć, Maciej Binert w kolejnym filmiku o tych nieruchomościach ciąg dalszy, czyli jak kupić dom w Niemczech. Kurczę, muszę długą ręką teraz biegi zmieniać, a to trzymać aparat. Słuchajcie, tak, dzisiaj jest czwartek, 27 września. Piękna pogoda w ogóle, zobaczcie. Jak na tą porę roku i że to są ostatnie dni września, uważam, że jest genialna pogoda. Byle tak dalej szło z tym globalnym ociepleniem, to będę szczęśliwy. A jadę do banku na rozmowę na temat kredytu na ten nowy dom. Znaczy, ten stary dom dla mnie nowy. Jadę porozmawiać właśnie jak to ma wyglądać, o szczegółach. Mam nadzieję, że to uzyskam, ale nie wiem jeszcze, bo dlatego, że ja już mam jakieś zadłużenie. O kurde, to muszę się skręcić takie. I wiem, akurat tu jechała na rowerze pani, która właśnie pracuje, ale w innym banku konkurencyjnym, który nie dał mi kilka lat temu kredytu na pierwsze mieszkanie. Tutaj ta firma, do której jadę, to jest Raiffeisen. Właśnie chciałem powiedzieć o tym systemie troszeczkę. Raiffeisen Bank nie jest bankiem do końca. To jest coś takiego jak w Polsce kasy Stefczyka. Taka spółdzielczość. Ja jestem tam członkiem jakby tej kasy, nie jest to do końca taka struktura typowo bankowa. Jest to bardzo bezpieczne, bardzo przyjazne i to jest właśnie, że w tym dobrego, że tu jakby pieniądze na przykład na te wszystkie inwestycje, które ten bank udziela, które ten bank pożycza, pochodzą właśnie też od tej ludności. Czyli tutaj bardzo łatwo, no, nie ma tego takiego czynnika, że tutaj ciężko szacować ryzyko, trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje w sytuacji międzynarodowej, w kryzysie w Ameryce, w Chinach, czy gdzieś tam. Tu akurat ten czynnik jest też oczywiście ważny, aczkolwiek nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo, bo tutaj to bazuje na lokalnej ekonomii, na te instytucje bazują właśnie na tym, na lokalnym funkcjonowaniu danego lokalnego rynku. I tutaj jest, znaczy gdzie mieszkam, w Schongau, w Bayern, jest bardzo wysoki etos oszczędzania. Tu praktycznie większość ludzi ma duże oszczędności. Żyje bardzo skromnie, tu ludzie skromnie żyją, nie wiem czy tam widzieliście, ale takie samochody mają przeciętne. A właśnie taka ciekawostka jeszcze z Schongau, gdzie ja mieszkam. Patrzcie, tutaj jest taka, tutaj można sobie łódź wynająć, jedziemy kawałek dalej, to jest taki zalew zrobiony, jedziemy sobie tak, popatrzcie. Się tu chyba chwilę zatrzymam. To jest malutka miejscowość, 12 tysięcy mieszkańców, już się powtórzę i zobaczcie, jak to jest pięknie. Jedziemy dalej. Upsa, co? Tu tak szybko nie można jechać, to jest 30 ograniczenia, chyba mam w tym momencie trochę więcej. Okej, okay, tu jest tama na rzece Leś. To jest tama na rzece Leś właśnie, ale tam nie będziemy wjeżdżać, bo ja mam, jest godzina 37, a ja mam na 13.37, ja mam na 14 do banku. I tutaj taka rozmowa wygląda w ten sposób z facetem. Jeszcze za chwilę wam pokażę stadion hokejowy w Schongau, gdzie gra drużyna Schongau Mammuts. Mammuty Schongau chyba, nie wiem jak to tłumaczyć. I kort tenisowy, w cień wjechaliśmy. Kort tenisowy i basen. Tu jest duży, dosyć duży basen w Schongau, także zaraz jedna miejscowość dalej, tam, czyli kilometr dalej, też jest fajny basen. Potem, no, jest tak, ta infrastruktura jest bardzo rozbudowana w Niemczech. A na to trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim to się musi opłacać. To musi być zabezpieczenie na tą nieruchomość. Ja akurat mi się wydaje, że tutaj uzyskałem jakąś pewność jako klient, dlatego że no, mam dużo kredytów, ale wszystkie spłacam. Spłacam regularnie, spłacam przed czasem. A więc no, mi się wydaje, że nie powinno być problemu. Problemem jest jedynym, może być zabezpieczenie. Zabezpieczenie chodzi o... Tu jest właśnie stadion hokejowy. Zabezpieczenie oznacza, czy ta nieruchomość jest tyle warta, a jeżeli nie jest tyle warta, na ile się bierze kredytu, według banku oczywiście nie jest tyle warta, według instytutu kredytowego. Tu właśnie się skończył basen, tu jest wjazd do niego. Tu jest kort tenisowy, a też tak będzie słabo wszystko widać. Tam za tymi właśnie tymi płotami był basen i wewnątrz też jest wewnętrzny i zewnętrzny. A tu jest takie miejsce dla kamperów, którzy tu przyjeżdżają odwiedzać Schongau, ale dzisiaj jest tylko jeden, nie, malutko.
I zabezpieczenie właśnie musi to być, musi być ta nieruchomość sama w sobie, musi przedstawiać wartość taką albo większą. Jeżeli nie, to trzeba dopłacić tą różnicę. Ale tą nieruchomość, którą ja kupuję praktycznie w cenie działki, bo to jest, to jest troszeczkę zrujnowana sprawa, ta cała nieruchomość. Także ja praktycznie w cenie działki kupuję, a więc w moich oczach, w moim takim rozeznaniu rynkowym, jest to absolutnie w 100% zabezpieczone, czyli nie ma ryzyka, żebym musiał jakieś ponosić dodatkowe koszty ubezpieczania tego. Muszę zwracać uwagę, bo tu muszę gdzieś tu jakoś, kurde, komuś tak zwane na tygrysa wjechać. O, już właśnie ktoś puścił, nie musiałem jednak korzystać z znanej polskiej metody na tygrysa, czyli po prostu sobie wjeżdżam, tak jak to, nie wiem, w Warszawie się dzieje, w Łodzi. Ale w Monachium już też chyba takie coś tam, też widziałem takie dziwne jakieś metody. Okej. No i właśnie tam jadę, zaraz zrobię wam zdjęcie z tego banku, jakiś krótki filmik, pokażę jak to się załatwia, się robi termin i tak dalej. I powiem wam, jakie były efekty, bo to za 20 minut się ta rozmowa jest. Także jadę do następnej miejscowości, bo ten bank jest w następnej miejscowości. Także zaraz widzimy się w środku. To pozdrawiam. Powiem wam, o co mnie się pytali i co musiałem przedstawić. No, dojechałem na miejsce. Czekaj. Jest za 10. Za 10, jestem 10 minut przed terminem. Zobaczcie, czekaj. O. To jesteśmy w następnej miejscowości. Tak to wygląda ten bank. W ogóle architektura świetna, taka typowa dla końca 70. lat. Bardzo fajnie to, ładnie to jest. Dobra, tak, tu jest wejście. Idę teraz i taką mam refleksję. Słuchajcie, ja tam idę do tego banku. Troszeczkę wyglądam troszeczkę jak ruski Beatles. Jestem nieogolony, jakiś taki troszeczkę, no. Tak jak jeżeli idziecie kupować pierwszą nieruchomość, to tak tego nie róbcie. Nie ubieracie się tak jak ja. O, was się drzwi otworzyło. O, tu jest zamknięte. Natomiast ja po prostu czasem na to mogę pozwolić, bo mi tutaj znają. Jest to jeszcze okej. Okay. No, ale tego nie róbcie normalnie. Zawsze, żeby dać sobie jakieś dobre świadectwo, schludnym wyglądem, uśmiechnięty, zadowolony, pewny siebie. Widzę, że jest zamknięte, czyli pewnie ktoś tu po mnie wyjdzie. Także czekamy, aż ktoś po mnie wyjdzie. A właśnie, w każdym banku w Niemczech ma coś takiego jak taki immobilien. I tutaj można zobaczyć na przykład aktualne oferty, które ten bank sprzedaje, bo skoro jeśli on kupuje, no to i też sprzedaje. No tak to wygląda tutaj. Skoro po prostu kupuje i finansuje, to też potem sprzedaje. No dobra, to za chwilę. No i jestem już tutaj w środku. Tutaj jest ta nieruchomość opisana. Dokumenty są już na tym, zaraz będzie kawa. No to ładnie to wygląda wewnątrz. Jest takie dosyć schludne, wewnętrzne. Tu jest mój doradca osobisty. No i mam nadzieję, że wszystko będzie ułoży się po tak, jak sobie to zaplanowałem. Na razie zgodził się nawet, że mogę to filmować. I dostałem finansowanie, tutaj mam zaświadczenie, a potem wam opowiem, jak to wygląda. Dobra, tak tutaj to biuro wygląda. A teraz sobie zadowolony, wsiadam w samochód i jadę. Zaraz wam opowiem to dokładnie, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa była. Także na razie, po godzinę, tu właśnie kawę wypiłem sobie, zobaczę. Na razie. Do za chwilę. Jest piątek, 28 września. Wczoraj byłem w banku załatwić finansowanie na tą nieruchomość. No, udało się tam bez problemów. Teraz są dwie rzeczy do załatwienia. Przede wszystkim muszę to załatwić zakup tej nieruchomości. To muszę w tej chwili się udać. Już wczoraj też oczywiście zadzwoniłem do agenta nieruchomości, żeby dostać termin. Dzisiaj jest za 10:03, o 3:00 jest termin, a to zaraz tutaj kawałek do góry się idzie. Także nie będzie problemu, żeby zdążyć. Przede wszystkim, co teraz? Jest finansowanie. Tu mam dokumenty, właściwie zaraz wam pokażę może. A, chwileczkę. Jak to funkcjonuje. Jest jakieś spokojniejsze miejsce, tu muszę stanąć. I tu na przykład muszę znowu złamać przepisy. Przejść po prostu w niedozwolonym miejscu. Trudno. Tak, z tym kredytem
jest tak, udało, nie było to takie proste, trzeba było troszeczkę wyrafinowania, majstersztyku, żeby to, ten temat ogarnąć, a powiem wam dlaczego. Dlatego, że tu wchodzą w grę kilka różnych zakresów prawa, na przykład też prawo podatkowe. O, czekaj, o taki, widzę ładne samochody, są nowe w BMW. Prawo podatkowe i je trzeba było bardzo mocno wziąć pod uwagę. I także spytałem się też doradcy mojego podatkowego, on powiedział, że najlepiej, najkorzystniej byłoby to tą nieruchomość kupić na moją żonę jako samą, znaczy żeby ona to sama kupiła, a na naszą działalność częściowo, część tego domu, tam są dwa mieszkania, wynajmowała po remoncie. To podatkowo ma wyjść najkorzystniej. To trzeba było to wziąć pod uwagę, możliwości teraz prawne odnośnie prawa spadkowego, odnośnie prawa zapisów notarialnych nieruchomości, to też trzeba było wziąć pod uwagę, czy to się w ogóle da, czy to jest realne. Ale się dało. No w tej chwili muszę ten pomysł cały przedstawić maklerowi nieruchomości, a w rezultacie później notariuszowi. W tej chwili pierwszym krokiem, znaczy teraz, tak, tym krokiem, który teraz właśnie robię, to jest powrót do agenta nieruchomości i przedstawienie mu tego pomysłu. Czekaj, może to jakoś wam... No dobra, za chwilę. Tak, to jest tak spokojniejsze miejsce. O, tu właśnie są mury starego szongał. Pokażę wam, co tam dostałem. Tu jest... A! Fajna rzecz. Tutaj akurat jest... Ale czekajcie, czekajcie. Tutaj jest Zosi rysunek tego domu. Ale to aż nie jest takie ważne na razie. Na pewno nie będzie tak bardzo interesowało tutaj maklera. To jest mapka. Tu jest ta działka. Tu jest no, taki tam po prostu projekcik, kopia projektu, jak ten dom jest zrobiony i tak dalej. I tutaj jest właśnie finansowanie. Finansowanie jest właśnie to było w dwóch częściach finansowane. Ono jest na stały procent, na 122 tysiące euro z groszami. Po czym działa to tak, że będą dwie części będą finansowane. Jedno przeze mnie, jedno przez moją żonę. Znaczy ogólnie wszystko idzie przez moją żonę, ale tego będzie 55 tysięcy mojej części. I te 55 tysięcy muszę wpłacić w ciągu 2 lat gotówką i je dostanę na 2,4% stałego kredytu. Także to już się nie zmieni, ten kredyt. Efektywnie rocznie 2,43% i muszę go spłacić. Jest on pewny do 2014 roku. Czyli tak jak powiedziałem, 2 lata. Bo muszę go wtedy mieć, muszę mieć, przez 2 lata muszę zbierać 55 tysięcy, a resztę proszę przejdzie na moją żonę i ona ma już czas pewnego do 2026 roku za tą resztę. I to są po prostu takie, coś się dostało, taki model finansowania, to zresztą jest chyba wszystkim znane. O, tu mam troszeczkę taki rysunek, jak chciałem ten dom przerobić, i bo tam prawdopodobnie będzie, znaczy na pewno będzie przedstawicielstwo jakieś, znaczy na pewno, no przedstawicielstwo po prostu okna, tam będą okna, to będzie tak, że główna siedziba okien tej firmy okiennej. Czekajcie, jakoś to tu muszę włożyć, o, kurczę. Okej, okay, a to jest Zosi domek, to też wezmę. Tak Zosia właśnie widzi ten dom, okej. Okay. No, teraz sobie jestem zadowolony. No, ładna pogoda dzisiaj też. Nawet jestem ogolony, o, dzisiaj. Idę do maklera, będę musiał, jeszcze mam taką jedną strategię, przedłużać to w nieskończoność. Nie, makler się na to prawdopodobnie nie będzie chciał zgodzić, bo on, jego prowizja jest uzależniona od tego, jak szybko to sprzeda. A coś wam pokażę. Proszę. To są stare mury szongał, to jest brama wjazdowa. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Jaka piękna architektura. Tam. Mój plan jest teraz taki, zaproponować mu coś takiego, że prowizję mu wypłacę od ręki, a tak to wyglądało się, a że będę przedłużał temat, dlatego że ja i tak dostanę klucze szybko. Idzie, znaczy tam to, ten dom wymaga remontu i to grubego, a po drugie idzie zima. I nie wiem, na przykład ocieplenia, niektórych prac nie będzie można i tak wykonać. A jeżeli już go kupię, to będę musiał wpłacić podatki i takie rzeczy. No i raty. Oto. Także
plan jest taki w tej chwili, przedłużać to tak długo, jak to jest możliwe, dlatego że ja i tak dostanę klucze, nawet tak tego nie kupię, tylko będzie to zapewnienie, to będę już mógł sobie tam sprzątać, wykonać te prace, które dam radę, bez po prostu dodatkowych obciążeń, bez dodatkowego obciążenia ratami. A żeby te 55 tysięcy sfinansować, to właśnie wystawiłem jedną nieruchomość na sprzedaż. Właśnie mieszkanie, w którym mieszkam, bo to jest takie najbardziej sensowne teraz, bo no nie jest wynajęte po prostu. I to zaraz będę próbował sprzedać. Mam to 2 lata, więc jest absolutnie realistyczne. Zysku na tym też miał nie będę, na tym mieszkaniu. No tylko tyle, że po prostu człowiek sobie tam mieszkał. Ale za to miałem gdzie mieszkać przez ten rok. Nie musiałem gdzieś tam kogoś prosić, nie muszę teraz cię jakieś zoomu wyplątywać, czy takie rzeczy. Dobra, mam jeszcze 2-minutowy zapas czasu. Dobra, no to co, idę do tego maklera. Tu właśnie on ma, znowu tu są jakieś mieszkania na sprzedaż. Proszę, tam są też. I zobaczymy, co powie, nie? Tak, no czekam, żeby mi otworzył. No, 1:01, a pana agenta nieruchomości jeszcze nie ma. Rzadko się zdarza, żeby taki człowiek miał spóźnienie. Za chwilę będą 2:15, ale widzę, że już tam idzie z daleka. Także widzicie, jak to jest. Chcę pokazać wszystkie aspekty tego biznesu. Wiem, że no, tam coś robi przy samochodzie. No, trudno. Poczekam. Jest to starszy pana, więc no nie będę tu go pouczał, jak się trzeba zachowywać, bo z drugiej strony ma wiele dłuższe doświadczenie, no i przede wszystkim jest w tym momencie, gdzie bym chciał kiedyś dojść. Także jest to właścicielem wielu mieszkań. Takie są koleje losu przedsiębiorcy. Wróciłem od maklera nieruchomości, właśnie idę z powrotem. Znowu z dokumentami. Troszeczkę parę faktów, znaczy wszystko się udało. Przede wszystkim zacznę od tego, że wszystko się udało, poszło po mojej myśli, udało mi się mój plan te zrealizować, żeby tak najdłużej przeciągać. Ale też dowiedziałem się kilka kolejnych faktów, których wcześniej nie wiedziałem. Jak to jest z tym domem? Dom należy do pani, której mąż już zmarł wcześniej i ona tak jest teraz w jakimś tam domu opieki i ma sądową jakąś opiekę. I ten opiekun to sprzedaje. Za to, żeby tej panią sfinansować ewentualnie tam bez mojej renty. I taka szybko refleksja mi się pojawiła. No właśnie stąd pochodzą pieniądze na starość. Nie z ZUS-u, ludzie. Zrozumcie to. Tylko właśnie z takich inwestycji. Ta pani wybudowała ten dom z mężem. Mieszkała w nim, nie wiem, 50 lat. Teraz sprzedaje to komuś innemu, który, tak jak my, znowu młodym, a ona ma za to pieniądze tam spokojnie na 10 lat życia, plus jeszcze to, co oszczędziła, bo tak naprawdę ona pewnie spłacała ratę, bo i tak gdzieś musiała mieszkać, dowalała spłacać ratę, a jednocześnie, no tak, teraz my na przykład, jako młoda rodzina mamy coś, ona sobie za to spokojnie żyje, no i jeszcze tam coś jeszcze zbierała na emeryturę, dlatego, no stąd właśnie pochodzą te pieniądze na starość. Taka szybka, no tak mi się taka refleksja pojawiła. No idę do domu, to na razie.